Ja w ogóle bardzo krótko, coś lekko strawnego przed świętami, z uwagi na to, że bardzo dużo jedzenia jest na dole, więc ja bardzo krótko, ale zwięźle. Przyjaciele, chciałabym do Was troszeczkę powiedzieć dzisiaj na temat działania w odwadze. Bo myślę, że w ogóle ten temat jest niezmiernie źle zrozumiany w Kościele. Różni ludzie przychodzą do nas i mówią tak, kurczę, jacy Wy jesteście odważni. Tak, jesteśmy odważni, ponieważ zrozumieliśmy zasadę odwagi, jak działa odwaga. To nie jest tak, że ja jestem jakoś nader odważna inaczej niż Ty. Mam takie same lęki. Mam wielokrotnie takie same frustracje. I nie wstydzę się tego. Chcę Ci powiedzieć, że kiedy przyjąłeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to zamieszkała w Tobie odwaga. Zamieszkał w Tobie duch odwagi. Tylko teraz trzeba zrozumieć taką zasadę, że póki chodzimy na tej ziemi, póki chodzimy na tej skażonej ziemi, tak, to wszystkie skażenia z tej ziemi będą z zewnątrz na nas oddziaływały. To jest niezmiernie ważne, żeby to zobaczyć i żeby przestać się samemu opresjonować. On jest taki odważny. Ona jest taka odważna, a ja nie jestem odważny. Ty jeszcze nie wiesz, co w tobie drzemie. To jest kwestia zrozumienia tego, że potężny Bóg mieszka w tobie i trzeba zrozumieć taką zasadę odkręcenia kraniku. Że wtedy, kiedy ja stawiam swoją nogę, dopiero wtedy, tak, to Bóg zaczyna działać. Wielu ludzi stoi cały czas pasywnie. Ludzie stoją pasywnie i mówią, nie jestem odważny. Dopóki będziesz stał pasywnie, to nie zobaczysz, jaka odwaga mieszka w tobie. Wiecie z mojego świadectwa, że ja nie byłam odważnym człowiekiem. Byłam człowiekiem mega nieodważnym, mega wylęknionym. Tak? Mogę powiedzieć, że wewnątrz siebie wyglądałam jak strach na wróble. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi i kiedy zostałam napełniona Duchem Świętym, to tak jak podczas stosunku celem jest orgazm, tak? Tak wtedy, kiedy ja zostałam napełniona Duchem Świętym, przyszła do mnie potężna odwaga. Ja nie zaczęłam się modlić od razu innymi językami, ale przyszła do mnie ponadnaturalna odwaga. Powiedzmy, że we wtorek. Czy w środę rano czułam tę samą odwagę? Nie. Czułam niezmierną frustrację i mnóstwo pytań było takich we mnie, czy to, co się wydarzyło, to jest w ogóle prawdziwe. No bo skoro Bóg powiedział, że jest stały i niezmienny, a ja wczoraj czułam taką ekstazę i taką odwagę, a dzisiaj już jej nie czuję, więc Boże, o co chodzi? Albo ja jestem lewa, albo moje przeżycie było lewe. I teraz tak, ani ja nie byłam lewa, ani przeżycie nie było lewe. Rozumiecie? Chodzi o to, że musimy zrozumieć to, że nie cały czas chodzimy w tej ekstazie. Ja mam męża, ale nie wyobrażam sobie, żebym cały czas chodziła w odczuciu orgazmu. Wyobrażacie sobie? Znaczy, ja bym chciała. Gdyż to przeżycie jest dla mnie cudowne, ale ja nie wiem, czy ja bym wyrobiła. Może bym musiała stać na tak zwanym skręceniu nóg cały czas i przez lenie bym nie mogła pozbywać naczyń. Rozumiecie? Tak samo jest z naszym chodzeniem z Bogiem. Odwaga w tobie jest, ale czy codziennie ja czuję jakąś taką ekstazę? Nie. Nie frustrujcie się tym tematem. Bo to jest w ogóle tak, że i Ty jesteś odważny, jak poznałeś Jezusa, i ja jestem odważna. Ale trzeba po prostu robić kroki. Troszkę Wam powiem o sobie, o moich jak gdyby działaniach w odwadze, żeby też przybliżyć Wam ten temat, żebyście zobaczyli, że tak naprawdę macie tak samo. Wiele lat temu, kiedy moja mama pochorowała się, zakrwawiły jej żyłaki przełyku i trafiła do szpitala w ciężkim stanie. My wtedy prowadziliśmy pierwszy kościół i pojechaliśmy z Arturem do szpitala. Oczywiście jesteśmy już nawróceni i tak dalej. No i ja tam dostaję informację od lekarza, że stan mojej mamy jest bardzo ciężki, że mama ma marskość wątroby, ma naruszoną trzustkę śledzioną,
ma udar mózgu i leży na takiej sali za tak zwaną czerwoną linią. I lekarz generalnie mówi do mnie, że temat mamy już jest zakończony, mama po prostu umrze. Tej nocy mama umrze, mama nie przeżyje. I wiecie co? Mieszkał we mnie Bóg. Byłam wypełniona Duchem Świętym. I nie czułam jakiejś szczególnej odwagi i jakiegoś szczególnego poruszenia, ale podjęłam decyzję, że idę modlić się o moją mamę. I pomimo zewnętrznej opresji, a to nie była zewnętrzna opresja taka, że na mnie ktoś tam nakrzyczał. Mnie po prostu lekarz szarpał za rękaw i nie pozwolił mi na tę salę wejść. Ja zapłakana, krzycząca, na plecach z lekarzem. Rozumiecie? Jeszcze moją niezbawioną siostrę targałam za rękę, bo w ogóle uważałam, że ona tam natychmiast musi ma mnie powybaczać wszystko. Rozumiecie? Wtargnęłam na tą salę i zaczęłam modlić się o moją mamę. Niewiele jeszcze wiedziałam w temacie uzdrowienia. Moja modlitwa na pewno nie była poprawna. Zastosowałam na mojej mamie w ogóle wszystko, co wiedziałam. Zgromiłam wszystkie choroby świata, wyswobodziłam w ogóle życie z krzyża, tak? Pomimo zewnętrznej opresji było we mnie śmiałe wystąpienie. I tak samo jest z tobą. Pomimo to, że jesteś opresjonowany z zewnątrz, jest w tobie odwaga i śmiałe wystąpienie. Musisz w to uwierzyć. A uwierzysz wtedy, kiedy zrobisz pierwszy krok. Wiecie, ja tam na tej sali wtedy niewiele się wydarzyło. Mojej mamie tylko po policzkach popłynęły łzy. Artur pojechał wcześniej, poprowadził spotkanie, ja wróciłam później, ale tego samego wieczora dostałam jeszcze informację, że do mojej mamy wróciły funkcje życiowe i że normalnie biorą moją mamę na oddział i będą ją leczyć. I teraz zobaczcie, pomimo zewnętrznej opresji, tak? Dużej opresji, wyswobodziłam po co? Bo chciałam. Wyswobodziłam odwagę, tak? I śmiałe wystąpienie, bo chciałam. Bo chciałam. Czy ktoś tam się wtedy o mnie modlił, wiesz, pójdziesz do mamy, ogień, ogień, ogień. Nie, ja miałam w ogóle pustkę w głowie, ze mną się szarpie lekarz. Jeszcze pamiętam, jak się modliłam o moją mamę, a tam, słuchajcie, tak normalnie jak z jakiegoś horroru, ludzie zza tych kotar zaczęli się również modlić. Ja mówię, o Boże, jakimiś innymi językami, ja mówię, ale ja się czułam jak w piekle, rozumiecie? Normalnie fizycznie czułam się jak w piekle. I teraz zobaczcie, postanowienie, że wystąpię odważnie, tak, spowodowało to, że moja mama została uzdrowiona. Chcę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że nic tak nie zbuduje twojego życia, jak twój osobisty sukces. Twój osobisty sukces jest w stanie zbudować twoje życie do takiego miejsca, tak? Jak żadna modlitwa człowieka o ciebie. Jak żadna modlitwa człowieka o ciebie. Mówiłam kiedyś do was na temat pragnień, na temat talentów i obdarowań, tak? I to jest w ogóle bardzo ważny temat, żeby też odważnie zajrzeć w swoje marzenia. Wiecie, tak jak dzisiaj powiedziałam na uwielbieniu, że nie wystarczy znać tylko zdanie Boga. My musimy Jego doświadczyć. My musimy Go doświadczyć. My musimy doświadczyć Jego drogi. Rozumiecie? Znać tylko zdanie Boga to jest za mało, żeby dalej iść zwycięsko. Musisz zajrzeć w swoje pragnienia i w swoje marzenia. Ja kiedy zajrzałam w swoje marzenia i w swoje pragnienia, wiecie, ja zawsze chciałam śpiewać. Zawsze. Grałam na flecie, na akademii, w szkole. Zawsze śpiewałam na akademiach. I wiecie, to było takie też dla mnie dosyć naturalne, że jestem w tym temacie obdarowana. Wiecie? Że jestem w tym temacie obdarowana. I kiedy przyszłam do Jezusa, tak, kiedy mieliśmy spotkania i tak dalej, to ja zawsze służyłam tym, co mam. Po prostu śpiewałam. Czy zawsze robiłam to tak, jak robię teraz? Nie. Zaraz wam opowiem, kiedy tak się wydarzyło, że robię tak, jak robię. Po prostu śpiewałam, po prostu uwielbiałam Boga. Ale w ogóle prymo to jest to, że ja odnalazłam w sobie to, co mam. I Bóg mówi, co masz? To, co masz, do tego ci będzie dodane. Lub to, co nie masz, że masz, będzie ci odebrane.
To jest, to jest o mrzonkach, rozumiecie? Nie daj Boże, żeby do mrzonek zostało coś dołożone. Najważniejsze, żeby zostało dołożone coś do rzeczy prawdziwych. I teraz spójrz w siebie. To jest następna rzecz. Nie kopiuję innych ludzi. Odważnie, bo Bóg, bo duch odwagi mieszka we mnie. Zaglądam w siebie. Co ja mam? To trzeba taką analizę w sobie zrobić. Boże, co ja mam? Nie wiem. Ja na przykład wiem, że śpiewam. I teraz wiecie, co robię? Jestem w tym wierna. Jestem w tym wierna. Śpiewam wszędzie. Śpiewam na ulicy, śpiewam w więzieniu. Śmieją się ze mnie, a ja śpiewam. Oni się śpieją, a ja śpiewam. Dlaczego? Bo zrobiłam w ogóle sobie te podstawowe rzeczy, o których powiedziałam. Wiem, co mam. To jest to, co mam i nie szukam tego, czego nie mam. Nie zgłębiaj tego, czego nie masz. Tak jak nigdy nie zgłębiamy ogólnego jakiegoś nauczania, które nam jest do niczego niepotrzebne. Zgłębiam nauczanie, które jest potrzebne mi. To w pewnym momencie swojego życia to tak, to jak mewa, daj, daj, właśnie dla mnie. Co tam będę mówiła, daj jemu? Mi nie obchodzi teraz, teraz to obchodzę siebie ja. Bo ja muszę zbudować swoje życie. Rozumiecie? Tu nie ma co kota palić, mówisz tam, Boże, błogosław jemu. I Bóg mu w ogóle błogosławi, zajmij się sobą. Twój osobisty sukces usłuży tobie tak, jeszcze raz powiem, jak żadna namaszczona modlitwa. Rozumiecie? Zobacz, co masz. I teraz popatrzcie, ja śpiewam. Śpiewam różnie. Raz czysto, raz brzydko, raz głośno, raz cicho. Śpiewam różnie. Przez wiele lat. I teraz chciałabym coś powiedzieć na temat nakładania rąk. Czy ja potrzebuję, żeby cały czas na mnie nakładali ręce? No. Ale potrzebuję na pewno wiedzieć, co mam. I kiedy będę budowała i wiedziała to, co mam, to w pewnym momencie, jak ktoś na mnie położy ręce i uwolni we mnie energię z nieba, to co coś wybuchnie tak, eksploduje, tak? Uszczęśliwi mnie i wszystkich dookoła. Rozumiecie? Moje życie jest w ogóle obdarzone nader spokojnym wzrostem. Wiecie, nikt mnie pandem nie raził. Bo, rozumiecie? Nader spokojnym rozwojem. Rozpoznaj w sobie, co masz. Dziś to w sobie rozpoznaj. Dziś, nawet już teraz. Wiele osób z was już wiecie, co macie. Nie chodzicie już w mrzonkach i wiecie, co macie. I teraz zobaczcie, ile to było lat temu, byliśmy na Ukrainie? Według? Chciałam powiedzieć 8. 3 lata temu byliśmy na Ukrainie, tak? 3 lata temu byliśmy na Ukrainie. Mieliśmy takie prowadzenie, żeby pojechać na Ukrainę i żeby spotkać się z takim apostołem, który się nazywa Julerko McDonald. Ja byłam zafascynowana uwielbieniem, które oni prowadzili w kościele. Wiecie, słuchałam sobie tego i tak dalej. Marzyłam sobie też, żeby mieli taki zespół i tak dalej. Rozumiecie? I dalej, i w ogóle śpiewam sobie. I sobie śpiewam. I kiedy są we mnie poukładane rzeczy, klocek po klocku, cegiełka po cegiełce, tak, to jadę na spotkanie z apostołem. I kiedy on nakłada na mnie ręce, to we mnie wpada kula ognia. Ja się przewracam. Nie mam siły chodzić. I wracam stamtąd inny człowiek. I zaczynam prowadzić uwielbienie. Takie, jakie prowadzimy. Jaki jest tego efekt? Uwalniamy ludzi, tak? Podczas uwielbienia. Widzicie, co się dzieje. Nagraliśmy płytę. Wiecie, co mnie zbudowało? Przepraszam, mój osobisty sukces. To jest mój osobisty sukces. I on mnie zbudował. On mnie postawił na wyżyny wiary. Chcę ci dzisiaj te wszystkie rzeczy dać, żebyś nie chodził w tak zwanej mrzące. I żebyś nie myślał, że ja to jestem jakaś tam odważna i tak dalej. Tak, jestem odważna, tak samo jak ty. Ja po prostu w praktykę wprowadzam
wiedzę, którą posiadam. Obracam w praktyczny sposób wiedzą, którą posiadam. Rozumiecie? Rozpoznaj w sobie dzisiaj rzeczy. Boże, kim jestem? I od tego czasu rozpocznij podróż w tym kierunku. Każde nauczanie, tak? Bierz pod kątem w ogóle swojego osobistego rozwoju. Swojego osobistego rozwoju. Jak wiecie, że nie posłaliśmy syna na studia, nie posłaliśmy dlatego, że chcieliśmy go generalnie naciskać. I teraz na to do nas powiedział, że w ogóle bardzo się cieszę się, że się nie uczy. Rozumiecie? Zdał maturę, wszystko jest fajnie, ale wiedzieliśmy, że nie chce iść na studia. No dobrze, to co chcesz robić? Jakieś tam alternatywy mu zostały przekazane. No i się okazuje, że w ogóle robi sobie kwalifikacje na tirę. I wiecie, on tym tematem jest niezmiernie w ogóle zbudowany. To go pasjonuje. Ostatnio tym tirem sobie jechał i cały czas gdzieś tam do mnie dzwoni, SMS-uje. Mamo, on ma tyle biegów, pół biegów. A tu jaka wajcha i w ogóle. Ja tam ostatnio siadam do kijanki, troszkę ona postała i ciężko się biegi zmieniało. Ja mówię, Wiktor, jakoś tam ciężko się biegi ciężko biegi to się w tirze zmieni. Mówi, tak trzeba biegi zmieniać. Rozumiecie, on jest zafascynowany tym. To jest jego, to jest w ogóle on. Pasja z tego w ogóle wychodzi, tak? I tak może być w twoim życiu. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle żyć i robić w kościele coś, co mnie męczy. Coś, co mnie męczy. Wiecie, jesteśmy dla was. To nauczanie, które jest, tak? Ono jest dla was, dla waszego osobistego rozwoju, ale trzeba go umiejętnie zjadać. Umiejętnie trzeba zjadać te wszystkie nauczania, które są. Zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy nauczania w górnej półce, ale ostatnio półśladowy mąż powiedział, że producent żywności, kiedy wystawia jedzenie na półkę, to też za bardzo nie przejmuje się tym, tak, czy ktoś przyjdzie i się nażre i pęknie. Generalnie mamy wolną wolę i wiecie, to jest mądre w ogóle, to jest tak. Nie możemy zejść z pewnego pułapu, tak będziemy głosić, tak? Będziemy głosić wysoko i prawdziwie, tak? Wysoko i prawdziwie, ale przede wszystkim praktycznie. Kiedy walczyłam również z Bogiem na temat, w temacie głoszenia mojego w kościele i tak dalej, wiecie, wewnątrz mojego serca, w jakimś momencie mojego życia nie byłam już przekonana, że powinnam mówić w kościele. Ale gdzieś tam sobie powalczyłam. I przyszedł do mnie Bóg w nocy i przemówił do mnie dla mnie fizycznym głosem. Już wam kiedyś o tym opowiadałam. I nigdy nie chcę, żeby tak do mnie przemówił. Oczywiście przyszedł do mnie w postaci czystej miłości. Ale to, co ja wtedy przeżyłam, to ja tego nie chcę przeżyć więcej. Wiecie, chcę rozwijać mojego wewnętrznego człowieka i chcę podejmować decyzje, tak? Wskutek w ogóle mojej świadomości. Ale pomimo tego ponadnaturalnego zjawiska, z jakim przyszedł do mnie Bóg odnośnie dalszego mojego powołania, tak? Czy następnego dnia ja czułam również jakąś ekstazę i wiecie, nagle mam wyrysowane w moim sercu kazania i w ogóle płynie to ze mnie jak jakaś tam woda. Nie. Następnego dnia czuję zwykłą, normalną opresję. Czy mam głosić? Czy mam zacząć głosić? Rozumiecie? I zdałam sobie sprawę z tego, że kiedy to ja nie zrobię ruchu do przodu, kiedy ja nie zrobię kroku do przodu, to nic się w ogóle nie wydarzy. Nic się nie wydarzy. Kiedyś pamiętam, jak głosiłam pierwsze kazanie. I w ogóle śmiałam się też. Sam w ogóle głosiłam i sama też się śmiałam, bo zrozumiałam wtedy tą zasadę, że kiedy wyjdziesz i otworzysz swoje usta, to ja popłynę. Nie martw się na zaś. Nie martw się na zaś. Broń Boże, żebyś coś tam sobie planowała. To jest tak, jak chcemy się umyć, tak? Wchodzę do łazienki, no i ja nie mam tak, że na przykład klasnę i mi się woda odkręca. Nie mam tak. Niestety muszę podejść i odkręcić kurek i dopiero wtedy leci woda.
I tak samo jest z Twoją odwagą w Tobie. I jesteś odważny. Jesteś odważny jak sam Jezus. Słuchajcie, mnie to tak buduje. Wiecie, to w ogóle nie mogę Wam nic innego w ogóle powiedzieć, bo bym Was okłamała. Uważam, że religia kłamie w temacie prawdy. Mówią, wiesz, przedtem to byłem taki słaby, nic nie mogłem, byłem nędzny, jakiś taki karaluch. Ale każdego dnia czuję taką odwagę. To jest nieprawda w ogóle. Odwaga, tak jak Artur mówi, to jest działanie mimo lęku. To jest działanie mimo lęku, przecież Bóg nas nie zabrał z tego świata. Normalnie fizycznie chodzimy po tej skażonej ziemi. Więc wszystkie skażenia, zarazki oddziałują na nas z zewnątrz. Więc kiedy ludzie wciskają i mówią, wiesz, ja to tam czuję, jakieś wiatraki w brzuchu i wtedy... To w ogóle są... To ludzie z uwagi na to, że nie przeżywają pewnych rzeczy, to marzą o tych rzeczach i one się potem wydarzają. Wiecie, ludzie też takie mrzonki na przykład mają. Tak bardzo coś chcą przeżyć, że w końcu to przeżyją. Tak bardzo coś chcą przeżyć, że w końcu to przeżyją. Jest w Tobie odwaga. Znam też wiele kobiet, które bardzo by chciały odważnie seks uprawiać. Co zrobisz? Trzeba się odważyć. Co trzeba zrobić? Śmiało wystąpić. Znam kobietę, nie wiem, czy to było na jawie, czy nie, że miała ochotę na seks na parkingu. Z mężem. Uwolniła wiarę. I to zrobiła. I co w sobie rozpoznała? Drapieżną to gryfizę. Słuchajcie, jest w Was odwaga. To jest mega w ogóle ważny temat. Mianowicie się chce śmiać z tej religii. Z tych głupot takich, wiecie, chodź, uwolnię w Ciebie energię. Ale do czego? Tam się to nie ma jeszcze czego imać. Rozumiecie? Najpierw trzeba w sobie złożyć pewien potencjał. Musi być ten potencjał. I jeszcze raz powiem, i po tym jak ktoś na Ciebie położy ręce, to eksploduje. Po prostu, rozumiecie? Nie ma innej opcji. Bo jak nie ma nic, to ta energia jest w Ciebie rzucona, Ciebie potrzepie Cię, rozumiesz? Wywalisz się tutaj na tym uwielbieniu, poleżysz, rowerek tam poudajesz i nic dalej za tym nie poszło. Rozumiecie? Takie płyciutkie przeżycie. Ja tak nie chcę. Ja tak po prostu nie chcę. Ale kiedy będziesz wzrastał, kiedy będziesz rozważał odwagę i swoje marzenia, kiedyś Reinhard Bonnke powiedział bardzo ważną rzecz. Nie pozwól, aby twoje marzenia były zabetonowane. Wiecie, aby twoje marzenia były zabetonowane. Kiedy ja się dzisiaj przyglądam z perspektywy czasu na moją mamę, to mówię, kurczę, w ogóle moja mama, wiecie, moja mama była mega utalentowanym człowiekiem. Ona może nie pokończyła jakichś tam szkół, ale ona była tak utalentowana. Wiecie, nasze życie zawsze się toczyło wokół kościoła. Moja mama kiedyś wieńce robiła na pogrzeby. Uczyła taką panią w ogóle różnych stoików związanych tam z kwiatami, najprzeróżniejszych rzeczy. Ta kobieta ma dzisiaj kwiaciarnię. Moja mama nigdy kwiaciarni nie otworzyła, rozumiecie? Ponieważ się bała. Ponieważ się bała. Pięknie robiła na drutach, pięknie robiła na szydełku. Pamiętam jak dziś, że u mnie na przykład w domu na regale były takie kryształy i pod każdym kryształem była taka ręcznie robiona jakaś tam serwetka z kordonku, wiecie, na szydełku. Ale nie osiągnęła różnych rzeczy, dlatego że się bała. Bała się zaryzykować. Wiecie, my przez cały czas ryzykujemy. Kiedy już poznasz, kiedy w ogóle zobaczysz w ogóle tę odwagę w sobie, to przestaniesz się potępiać. Przestaniesz też patrzeć na innych ludzi, o, bo oni tutaj jakieś tam mocarze. Ja nie mówię, że ludzie nie są namaszczeni i nie są obdarowani, bo ja w ogóle nie o tym mówię. Ale każdy musiał uwolnić wiarę w to, co posiada. Rozumiecie? Tych wszystkich mężów Bożych, których oglądamy, oni wszyscy musieli uwolnić wiarę. Niestety. Wszyscy uwolnili wiarę w to, co posiadają. Tak?
potem być może spotkali się z jakimś apostołem, położył na nich ręce, tak? I rzeczy eksplodowały. I rzeczy eksplodowały. Rozwijajcie wiarę. Rozwijajcie odwagę w sobie. Wiecie, nic was tak nie zbuduje, jak wasz osobisty sukces. Amen. Raz, dwa, o. Bo to wszystko jest w zasięgu ręki naszej. Wiecie, Chrystus w ogromnej ilości przypadków nie zrobił w naszym życiu nic innego, jak tylko udrożnił nas, abyśmy mogli sięgać po rzeczy, które tak naprawdę są w rzeczywistości wokół nas. Wy wiecie, że dzisiaj Kirk Douglas dzisiaj chyba obchodzi 101 urodziny. Kirk Douglas, ojciec Douglasa, stary Douglas. 101 urodziny. Żyd, wcale nie chrześcijanin. I mówi, że papieża lubi. Rozumiecie? Facet po prostu, ty, postanowił w pewnym momencie swojego życia, że nie będzie żył tak, jak otaczające go środowisko gdzieś tam, wiecie. Potrafił, zrozumiał, że nie musi iść w takie bagna różne. Wiesz, zwykły kostek. Po prostu doszedł do wniosku, że go Hollywood nie zeżre. Ty rozumiesz? Patrz, ja ci chcę pokazać po prostu, że w ogóle, nie wiem, jak sobie popatrzycie na różnych ludzi, odważnych na tej ziemi, to zobaczcie, że czasami przekonasz się tego człowieka, ty myślisz, kurczę, z Bogiem nie ma nic wspólnego. Ateista, w ogóle totalny, albo jakiś inny pochrzaniony gość, rozumiesz? Oglądałem kiedyś program w ogóle o takim buddyście, który założył jedną z największych w Indii firm produkujących ubrania. W ogóle jaki jest pacjent, no jest szok w trampkach po prostu, nie? Co on w ogóle wyrabia? On na przykład takie coś robi, ponieważ on jest ascetą, czy ascetą chyba się tak nazywa, asceta. Nosi brodę, taką, właściciel firmy. I na przykład jest zgrupowanie biznesmenów. Rozumiecie, gdzie tam są finansiści, on nago potrafi przyjść. Z tą brodą. Wiecie, on jest milionerem w ogóle, wiecie, czyli tam nago w ogóle. Siada, wiecie. Bo twierdzi, że on do życia niczego nie potrzebuje, słuchajcie. 80% dochodów, tak, on płaci pracownikom. Jego pracownicy zarabiają ogromne pieniądze. On mówi, że mi wystarczy 20%, więc tak żyje. Ty, szok! Milioner w ogóle, wiesz, nie? Niesamowite jakieś w ogóle ubrania wymyśla tego. Ja sam potrafi, wiesz, ja mówię, jak można przyjść na to? A najlepszy jest numer, że oni go... A co im opowiedzą w ogóle, wiecie, o co chodzi? Jaką, wiesz, udziały w różnych filmach, szmal, wszystko, wiesz, najpierw tego, no i co? Tak. Rozumiesz? O co chodzi? Facet ma jakiś światopogląd. No chory światopogląd, okej. Tak? Uważa, że w ogóle Buddha, w ogóle, wiesz, no, pochrzaniony kość. A zobaczcie, co on uwalnia, jaką odwagę uwalnia do życia. A ludzie wypełnieni Duchem Świętym właśnie czekają. Na co tu czekać? Ja nie wiem. Już mówię, na ulicę wyjdę, jak będę czuł. A wiele co? Się czuję, jak się idzie na ulicę. Bo namaszczenia potrzebuję. Se weź. Powiedz ci coś? Chcesz namaszczenia? To se weź. To sobie weź. Bo ja sobie wziąłem. Ja nie czekałem na żadną łaskę. Bo ja żyję w epoce łaski. I wiesz, co robi chrześcijanin w epoce łaski? Bierze pełnymi garściami. Bo się żyje w łasce. Żyje się w łasce. No to się bierze. I koniec. Jak się żyje w łasce, to się bierze. A jak żyjesz w domu, to nie przychodzisz i nie szepczesz z lodówki, żeby coś wziąć. Ja nieraz mówię, masz pojęcie, że twoje dziecko przyszło i żebrało Boże, jajko, 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 to twoje jajko. To twoje jajko, zresztą weź 15 jajek. Boże,
Nie pytaj, nie upokarzasz, mówi Bóg. Jak przychodzisz do Niego po namaszczenie, Bóg mówi, weź mnie, nie upokarzaj. Tak? Odwaga. Tak? Wystarczy wziąć, wystarczy przyjaciele, to naprawdę, to nas otacza. Tak? To trzeba brać. I tak mówią, że nie łeć po zimy, więc... Dało trzeba brać, nie patrzę, że Pani już nie łeć. Tak już pozamiatane mamy wszędzie.